2 września wspominamy świętego Wilhelma, biskupa. Wilhelm pochodził prawdopodobnie z Anglii. Był nadwornym kapelanem króla Kanuta Wielkiego. Kiedy Kanut opanował Anglię, Wilhelm wraz z nim udał się do Danii, by tam kontynuować dzieło chrystianizacji kraju. Zastał tam ogromne zacofanie i mocno ugruntowane pogaństwo. Postanowił więc tam osiąść, podejmując wysiłek misyjny. Dzięki rekomendacji Kanuta został biskupem w Roskilde. Pewnych informacji o Wilhelmie mamy niewiele, bo jego życiorysu nikt nie napisał, a jedyne źródło poznania jego działalności, Gesta Danarum, Saxta Grammatica, w partiach, które go dotyczą, nie wydaje się być w pełni wiarygodne. Wilhelm znalazł się w trudnej sytuacji. Po śmierci króla Kanuta władzę objął Sven, znany z wielu wystąpień przeciwko chrześcijanom. Doprowadził on do zamordowania wielu ludzi, nie zapewniając im należytego procesu. Wyrok wykonano w jednym z kościołów. Wilhelm, narażając się wtedy królowi, oświadczył, że kto przelewa krew w miejscu świętym, nie może przystępować do sakramentów, dopóki nie odbędzie publicznej pokuty. Król, otoczony przez uzbrojonych strażników, przyszedł do katedry biskupa Wilhelma. Nieuzbrojony biskup zagrodził mu wejście do świątyni. Gdy strażnicy króla wyciągnęli miecze, Wilhelm nastawił głowę, gotów poświęcić swoje życie w obronie wiary. Ujrzawszy to, król poprosił o przebaczenie. Od tej pory Wilhelm został jego doradcą. Sven umarł jako pierwszy. Jego ciało pierwotnie złożono w Ringstadt, następnie przeniesiono do katedry w Roskilde. Wilhelm wyszedł naprzeciw pochodowi żałobnemu i ujrzawszy trumnę z ciałem króla, sam osunął się na ziemię i zmarł. Doszło do tego około roku 1075. Dokładnej daty dziennej tego wydarzenia nie znamy. Duńskie martyrologium zachowało wzmiankę o Wilhelmie pod datą 2 września. Ciało biskupa Wilhelma i króla Svena pochowano w katedrze Roskilde. W ikonografii święty Wilhelm przedstawiany jest w stroju biskupim. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, Ty dałeś swojemu ludowi jako przewodnika, świętego Wilhelma, biskupa, przez jego wstawiennictwo, obdarz nas ojcowską miłością, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Christ.